A dziś zobaczycie nowe butelki, koszulki, cudowny wazon, laski świecące, tak więc tego będzie więcej, oglądajcie do końca, bo naprawdę petarda przegląd. Zapraszam Was na przegląd nowości do Pepco. Lecimy półki, pierwszy zestaw 20 zł, dwie świeczki i dyfuzor. Kolejna nowość, w tym Pepco pokazały się te kule ze złotkiem w środku, one bardzo wolno tam się obracają. Ja wiem, że je świetnie znacie, ale przypominam, że są w sprzedaży. Co nowego zaskoczyło mnie na półkach w Pepco, to ta lampka, która się... To jest taki projektor, słuchajcie, bardzo ładnie tutaj się świeci, tak kolorowo. No i tu jest hit, bo kosztuje jedyne 15 zł. A jak jesteś nowy, nie subskrybujesz kanału, bardzo zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmikiem, jak Wam się spodoba. A teraz pokażę Wam cudowną myszkę Miki, która jest nowością. Nie było jej wcześniej w Pepco, ona ma regulowane nogi. Jest naprawdę świetna, kosztuje 70 zł. A w wczorajszym przeglądzie pokazałam małe misie, które też mają regulację nóg za dwie dyszki. Tutaj już znamy świetnie te skrzaty plus Mikołaje i te małe maskotki skrzaty. One też były we wcześniejszych przeglądach. Tutaj zestawy świąteczne. I tutaj jeszcze macie te Mikołaje, to wszystko jest w wcześniejszych przeglądach, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. Te Mikołajki w przypomnieniu 50 zł kosztują. No i to jest hicior odcinka. Pokazały się takie duże LED-owe laski. Kosztują 10 zł, są podświetlane LED-em. No i ja wróciłam z dwoma, jedna nie świeci. Muszę wrócić do sklepu, wymienić, ale polecam, bo są naprawdę fajne. Jutro w przeglądzie Wam pokażę, jak one wyglądają. A tu macie kolejną nowość, taki ptaszek. Bardzo ładny ma wzór, tak jak te świeczki świąteczne. Kosztuje 6 zł. Jest przyjemny. Kolejna nowość to butelka, zobaczcie, z takim bałwankiem do picia dla dzieci. Cena to 20 zł. A tu coś dla dzieci, taki fajny zestaw za 12 zł. Kolorowe długopisy z różnymi gumowymi końcówkami. Już Wam pokażę, jak one wyglądają. Długopis kosztuje 5 zł. Kto ma już coś z tej ściany, zostawia komentarz. Ciekawa jestem, ile rzeczy już kupiłyście albo co Wam się tutaj podoba. Ja mam tą puszkę, którą Wam chwaliłam za 7 zł. Akurat tu koloru tego mojego nie ma, ale polecam Wam bardzo serdecznie. We wcześniejszych zresztą przeglądach to znajdziecie. Tutaj już lecimy dalej. Też wszystko było, widzę. No ładnie to wszystko wygląda. No i nie wiem, czy pokazywałam Wam ten obrus. 25 zł. Jest bardzo ładny, taki świąteczny. I podkładki z dziadkami do orzechów. Te podkładki są też fajne. Kosztują 8 zł. Były bordowe poszewki, tutaj jest taka fajna w paski za 15 zł, ten kolor jest naprawdę obłędny, teraz jest tak w modzie ten kolor, więc stwierdziłam, że pokażę Wam tą poszewkę. Tutaj zestaw paterka choinka była w zeszłym roku, ale jest tak ładna, że pokażę Wam raz jeszcze. Ona jest na takiej drewnianej paterce, trzy miseczki, zobaczcie jak to ładnie wygląda, kosztuje 30 zł. Ostatnio były niebieskie bombki, to teraz pokażę Wam te szklane czerwone. Dwie sztuki kosztują 25 zł. Bardzo ładnie są ozdobione takim czerwonym brokatem. Kolejna nowość to termofor w takie serduszka. I tu na dziale łazienkowym znalazłam w końcu te ciasteczka. Dojechały do mnie zestaw łazienkowy świąteczny za 17 zł. Więc był Mikołaj, bałwanki i ciasteczka. Zostawcie info, który Wam najbardziej się spodobał. I zgadnijcie, który ze mną dzisiaj wrócił, a jutro pod koniec przeglądu pokażę Wam, który kupiłam. Ciekawa jestem, czy też tak macie, jak jadę do góry na dół, czy szukacie już nowości, czy widzicie na przykład, bo ja od razu widzę, co jest nowe, co nie. I na przykład ten zestaw, nie przypominam sobie, żeby był na takim kartonie, łyżka i łopatka. Bardzo fajnie, że można kupić to bez misek, bo nie każdy chce miski. I za ten zestaw zapłacicie 15 zł. Co pokazało się nowego świątecznego? Zobaczcie, jaki fajny bidon z pingwinami. 25 zł. Pół litra. Tak wygląda. I jeszcze jest taka wersja może dla dziewczynki, bo tak bardziej różowo. I tutaj jeszcze są minionki. Każdy ten bidon kosztuje 25 zł. I jeszcze pokazał się jakiś czas temu taki z takim ciasteczkiem.
On też kosztuje 25 zł. I mała poprawka, bo tutaj 350 ml jest. Ja oczywiście bez okularów to ślepa jestem, więc tutaj też pewnie będzie 350. I lecimy na dział dla pupili. Tutaj też będzie świątecznie. Zobaczcie, jaka fajna kostka świąteczna za 6 zł z kokardą. Tak więc dla waszego pupilka albo taka świąteczna zabawka. A tutaj za 17 zł koszulka męska 2 razy XL, bałwan na leżaku, no po prostu hit. I pokazały się nowe baleriny w pieski, zadyszka też uważam, że są całkiem urocze. Nowe dziadki do orzechów, to jest też hit odcinka, zobaczcie, 30 zł, ten jest taki nawet ciekawy, ma taką zawieszkę Mary. No i te czerwony i ten złoty już był, ale tego nie przypominam sobie, żeby był w zeszłym roku, więc uważam go za hit świąt, ponieważ jest taki inny od wszystkich. Ma fajną czapkę Mikołaja, więc różni się od tamtych. Nowa zawieszka, 5 zł. Zobaczcie, list do Mikołaja z czapką i kartką. I tam widzę kawałek laski, więc też fajna zawieszka na choinkę. I tu u góry mamy za 30 zł takiego dziadka, ale on jest tak wysoko, że go nie ściągnę, więc muszę go tak pokazać. No i kolejny hicior odcinka specjalnie na końcu. Cudowny chrop, taki... On jest naprawdę matowy, zarazem chropowaty, bo on ma takie jakby kulki, 25 zł. Ten wazon jest przepiękny. Jak lubicie złoto, to na pewno Wam się spodoba, bo to tak też wygląda, jakby, wiecie, kropelki wody były na szybie, to tak jakby tutaj były takie delikatne kropelki. No coś pięknego, musicie to zobaczyć. Kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, komentarze, co najbardziej Wam się spodobało. Zapraszam Was na wcześniejsze przeglądy do Sinsay Action. Tutaj były cudne rzeczy i wcześniejsze przeglądy z Pepco. Życzę Wam miłego wieczorku. Ja jeszcze coś muszę nagrać, wymienić tą laskę oczywiście i jutro jesteśmy znowu na łączach, tak więc dzięki, że byliście, trzymajcie się ciepło, dziękuję za wspaniałe komentarze, jesteście cudowne, ściskam Was bardzo mocno, raz jeszcze dziękuję, do jutra, cześć, pa!